Witam wszystkich. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować wszystkie dostępne pojemniki w grze oraz wszystkie dostępne bezpieczne kontenery w grze, tak jak dla przykładu tutaj gamma, którą posiadam, czy wszystkie te pojemniki, które widzimy oraz kilka więcej, których nie posiadam osobiście. A szybkiego wyjaśnienia, wszystkie pojemniki w grze zostały stworzone po to, byśmy mogli oszczędzać cenne miejsce w naszym staszu, szczególnie w wersji standardowej gry, gdzie stasz niestety jest najmniejszy z dostępnych opcji. Natomiast bezpieczny kontener, tak jak ten tutaj gamma, jest to kontenerek, który nosimy cały czas przy sobie i dzięki nim możemy wziąć kilka rzeczy ze sobą na każdy rajd, których nie chcemy stracić. Bądź też małe cenne rzeczy, które znajdziemy w trakcie rajdu, możemy je włożyć do naszego kontenera i nawet w wypadku naszej śmierci te rzeczy zostaną z nami. No dobrze, także przejdźmy do pokazówki naszych kontenerów i pojemników. Zaczniemy od kontenera Alpha. Dostajemy go w podstawowej edycji gry oraz w edycji Left Behind. Jest to najmniejszy kontenerek w grze, który posiada tylko 4 kratki miejsca. Później możemy go także nabyć u Peacekeepera na poziomie trzecim za 2201 dolarów. Następny pod względem wielkości jest kontener Beta. Dostajemy go w edycji gry Prepare for Escape. Ma on w środku 6 kratek. Możemy go także nabyć później za 5087 dolarów u Peacekeepera na poziomie czwartym. Jedna rzecz, którą chciałem zaznaczyć, to to, iż kontener Beta i kontener Alpha to jedyne kontenery, które możemy kupić za pieniądze u naszych sprzedawców. Jako że od patcha 0.11 handel kontenerami na rynku został zablokowany. Także na dziś dzień jedyna opcja handlu kontenerami to zwykła wymiana między graczami już w trakcie rajdu online. Kolejny na naszej liście jest kontener Epsilon. Ma on 8 kratek miejsca w środku. Jest on dostępny tylko i wyłącznie jako nagroda za wykonanie misji Punisher Part 6 u Prapora. W tej misji musimy zabić 30 PMC-ków oraz dostarczyć Praporowi po 15 doktaków Yusek i Bear powyżej 20 poziomu. Kolejny na liście pod względem wielkości to kontener Gamma. Dostają go tylko i wyłącznie posiadacze najdroższej wersji gry, czyli Edge of Darkness, a w nim mamy aż 9 kratek wolnego miejsca. Jeszcze jedna wskazówka na temat Gammy. Gdy wyposażymy się w riga WT, możemy go po prostu włożyć do środka. Zajmie on nasze wszystkie 9 kratek, lecz po jego otwarciu mamy tych kratek dostępnych już 10. Czyli WT rig daje nam jedną kratkę miejsca więcej. Oczywiście ma to swoje plusy i minusy, bo gdy na przykład umieszczamy tam medykamenty albo coś, co chcemy wyciągnąć na szybko, zajmuje nam to troszeczkę dłużej, ponieważ tego WT riga najpierw musimy otworzyć. Nie mamy tych rzeczy prosto pod ręką, ale to albo kwestia przyzwyczajenia, albo tego, co wolimy. Ostatnim i zarazem najnowszym i największym kontenerem ma być kontener Kappa, który prawdopodobnie jeszcze nie jest dostępny w grze. Ma posiadać on 12 kratek miejsca w środku, także będzie to na pewno jak do tej pory największy kontener w grze. Ale ma również on ważyć aż 9 kg. Dla porównania Gamma kontener, który ma 9 kratek miejsca, waży tylko 1 kg, także to jest 8 kg różnicy, a także nie będziemy w stanie włożyć do niego broni oraz innych kontenerów. Także będzie miał swoje plusy i minusy taki kontenerek. Teraz parę detali na temat bezpiecznych kontenerków. Możemy do nich wkładać dosłownie wszystko. Granaty, medykamenty, części do broni, broń, o ile się ona w nim zmieści, pieniądze, ubrania, czy wszelakie inne części naszego oprzyrządowania. Dosłownie wszystko. Ok, przechodzimy teraz do pojemników, może zaczniemy od najmniejszych. Pierwszy z nich to Doctag Case. Zajmuje on w naszym staszu tylko jedną kratkę. W środku ma 100 kratek miejsca i możemy umieszczać w nim doktagi naszych przeciwników. Od patcha 0.11 doktagi prawdopodobnie opłaca się wymieniać tylko i wyłącznie na sprzęt, zamiast ich sprzedawać, jak to było wcześniej. Doctag Case możemy kupić u terapeutki na levelu drugim za około 350 tysięcy rubli. Następny w kolejce jest portfel. Tak samo jak Doctag Case zajmuje nam tylko jedną kratkę w staszu. Ma 4 kratki miejsca w środku i możemy do niego wkładać naszą gotówkę. Portfel jest tylko i wyłącznie do znalezienia, głównie w kieszeniach czy plecakach skawów lub do kupienia na markecie. Nie możemy go kupić u sprzedawców. Ok, przechodzimy teraz do Kibara. Zajmuje on tak samo jedną kratkę w naszym staszu. W środku ma 16 kratek miejsca i możemy umieszczać w nim nasze klucze. Kibar jest dostępny tylko i wyłącznie na wymianę u terapeutki na poziomie trzecim. Wymiana za 15 H2O2. 12 NaCl i 8 ibuprofenów lub do kupienia na markecie. Możemy także go znaleźć na mapie w trakcie rajdu. Najczęściej możemy go chyba trafić w market roomie w dormach na customs. A także dostajemy ten keybar w prezencie sezonowym. W tym momencie chyba jest zasada, że dostali go ci, którzy kupili grę przed lub w ciągu tego eventu. Po każdym resecie w naszym własnym konta, czy po każdym wipe'ie, który możemy odebrać po zalogowaniu się na konto na głównej stronie Escape from Tarkov. Ok, przechodzimy teraz do Document Case.
tak zwane doksy. Zajmują nam w staszu dwie kratki miejsca. W środku dostajemy tych kratek 16 i możemy w nim umieszczać takie rzeczy jak nasze klucze, nasze mapy czy naszą gotówkę. Oraz z tego co wiem, wchodzi tam też flash drive, ale to jest jeszcze do sprawdzenia. Doksy możemy wymienić u terapeutki na poziomie drugim za jedną figurkę kota, jedną figurkę lwa i 5 figurek koni. Lub kupić je po prostu na markecie. Możemy go także znaleźć chyba najczęściej też w market roomie, w dormach na customs. A także dostajemy doksy jako nagrodę za wykonanie misji Punisher Part 5 u Prapora. W tej misji musimy oddać parę modeli broni, więc jest w miarę prosto. Ok, przechodzimy teraz do pistol case'a. Zajmuje nam on w staszu 4 kratki miejsca. W środku dostajemy tych kratek 9 i jak sama nazwa wskazuje, możemy do niego wkładać nasze pistolety czy też magazynki oraz amunicję. Pistol case możemy dostać u terapeutki na poziomie drugim na wymianę za 2 oftalmoskopy lub kupić go na markecie. Często możemy go znaleźć także na starej stacji customs, tej małej stacji wyjściowej. Pistol case dostajemy także jako nagrody za wykonanie misji Punisher Part 5 u Propora oraz Cargo X Part 1 u Peacekeepera. Następny w kolejce jest ammo case, czyli nasz pojemnik na amunicję. Zajmuje on nam w staszu 4 kratki miejsca. W środku tego miejsca dostajemy 36 kratek i możemy do niego wkładać tylko i wyłącznie amunicję. Jest on dostępny u mechanika na poziomie pierwszym na wymianę za 4 razy gunpowder lub do kupienia na poziomie drugim za 265 tysięcy rubli. Ammo case możemy także znaleźć ponownie w market roomie w dormach na customs. Następnie 2 razy ammo case dostajemy jako nagrodę za wykonanie misji Gunsmith Part 10 u mechanika, to jest modowanie AK-105. A także w prezencie eventowym, tak jak wspominałem już wcześniej o kibarze, dostajemy 2 takie ammo case'y po resecie konta lub po wipe'ie. Następny jest money case. Zajmuje on 6 kratek miejsca w naszym staszu, a w środku dostajemy ponownie 36 kratek. Do money case'a możemy wkładać naszą gotówkę oraz bitcoiny. Jest on dostępny u terapeutki na poziomie czwartym, tylko i wyłącznie na wymianę za 1 Rolex i 5 gold chainów. Także money case jest bardzo przydatny, jak mamy za dużo gotówki w staszu. Ale jest taka mała ciekawostka na temat doksów, o których wspominałem wcześniej. W każdych doksach mamy 16 kratek miejsca, co w sumie łącznie przy 3 document case'ach da nam aż 48 kratek miejsca na nasze pieniądze. Także jest to 12 kratek więcej niż w money case. Także jeśli będziecie kupować jakiś pojemnik na gotówkę, możecie się zastanowić, co wolicie lub co lepiej wam wychodzi. Teraz przechodzimy do magazine case, czyli pojemnika na nasze magazynki. W staszu zajmuje nam on 6 kratek, natomiast w środku dostajemy tych kratek ponownie 36. Ja jeszcze osobiście nie mam dostępu do takiego pojemnika, ponieważ dostęp do niego uzyskujemy poprzez wykonanie misji u mechanika Shooter Born in Heaven, gdzie musimy sprzedawać headshoty naszym przeciwnikom na 3 różnych mapach. Jeśli wykonamy tę misję, jako nagroda możemy go kupować u mechanika na poziomie trzecim za 425 tysięcy rubli. Następny w kolejce jest Mr. Holodilnik Thermobug. Zajmuje nam on w staszu 6 kratek miejsca, w środku natomiast dostajemy tych kratek aż 49 i możemy do niego wkładać wszystko od szprotek po krakersy, kole czy wodę, po prostu nasze pożywienie. Jest on dostępny u terapeutki na poziomie drugim, tylko i wyłącznie na wymianę za 10 hot rodów, 5 razy kole, 5 razy squash i 5 razy śledzia. Lub do kupienia, tak jak w tym przypadku tutaj na markecie, bo ponownie tego pojemnika nie posiadam, nie sądzę, żeby mi się przydał, ale może komuś akurat. Przechodzimy teraz do medcase'a, który zajmuje nam w staszu 9 kratek miejsca. W środku dostajemy tych kratek 36 i możemy do niego wkładać nasze wszystkie medykamenty, tak jak widzicie tutaj. Medcase możemy kupić na poziomie trzecim u terapeutki za 420 tysięcy rubli lub na markecie. A także dostajemy go w misji Healthcare Privacy Part 5 u terapeutki, gdzie musimy oddać 3 razy gunpowder na faktorce. Ok, przechodzimy teraz do weapon case'a. Zajmuje nam on 10 kratek miejsca w staszu. W środku dostajemy tych kratek aż 50 i możemy do niego wkładać takie rzeczy jak broń, części do broni czy nawet naszą amunicję. Weapon case jest dostępny u mechanika na poziomie drugim tylko i wyłącznie na wymianę za 9 bitcoinów lub do kupienia na markecie. Przechodzimy teraz do TIG Weapon Case'a, czyli powiększonej wersji Weapon Case'a. Zajmuje nam on w staszu też 10 kratek miejsca, ale w środku zamiast 50 kratek dostajemy już tych kratek aż 90 i możemy do niego wkładać rzeczy jak broń, części do broni czy amunicję. Taki TIG Weapon Case jest dostępny u mechanika na poziomie czwartym, tylko i wyłącznie na wymianę za 21 bitcoinów lub do kupienia na markecie.
a także dostajemy go jako nagrodę za wykonanie misji Perfect Mediator u Propora. Polega ona na wbiciu 4 levelu reputacji u wszystkich traderów, nie licząc Fensa. Przechodzimy teraz do items case'a. Zajmuje nam on stash 16 kratek, w środku dostajemy tych kratek 64. I do takiego item case'a możemy włożyć praktycznie wszystko. Rzeczy jak broń, nasze pancerze, części do broni, czy nawet weapon case'a, co zaoszczędzi nam bardzo dużo miejsca. Jest chyba prościej powiedzieć, czego nie możemy wsadzać do items case'a, więc nie możemy do niego wkładać doctase'a, pistol case'a, magazine case'a, holodilnik, thermobag, obu nowych tick case'ów, czyli tick eye case i tick weapon case. I nie możemy także do niego wkładać scav junk box. Item case jest dostępny u terapeutki na levelu 3, tylko i wyłącznie na wymianę za 18 oftalmoskopów lub do kupienia na markecie. Także item case dostajemy w prezencie eventowym, o którym wspominałem już wcześniej, gdzie dostajemy keybar czy ammo case'a, także przy odbiorze naszego prezentu eventowego, po resecie konta czy po wipe'ie. Następny w kolejce jest tick item case, czyli powiększony item case. Zajmuje nam on 15 kratek miejsca. W środku dostajemy tego miejsca aż 196 kratek, czyli bardzo dużo. Możemy do niego włożyć prawie wszystko, tak jak widzicie tutaj, więc znowu prościej jest wymienić to, czego nie możemy włożyć. Także tak samo jak w przypadku item case'a, do środka nie włożymy doctag case'a, pistol case'a, magazine case'a, holodnik, thermobag, obu tick case'ów czy scav junk boxa, a także do środka nie możemy wkładać zwykłego eye case'a. Jest dostępny na levelu 4, tylko i wyłącznie na wymianę za 10 defibrylatorów, 10 ledixów i 8 razy ibuprofen, a także dostajemy go jako nagrodę za wykonanie misji u terapeutki Private Clinic. Przechodzimy teraz do ostatniego pojemnika w grze, który chciałem opisać. Jest to Lucky Scav Junk Box. Zajmuje nam w środku 16 kratek miejsca, natomiast daje nam, podobnie jak tick items case, 196 kratek miejsca. Możemy do niego włożyć większość rzeczy cenniejszych, tak jak tu widzicie, figurki, bitcoiny, telefony czy inne rzeczy na wymianę. Także jest on bardzo pomocny, gdy zbieramy jakieś rzeczy do misji, które zajmują sporo miejsca. Lucky Scav Junk Box dla mnie to taki oszczędzać miejsca. Tam, gdzie musimy pozbierać trochę śmieci czy zbierać sobie jakieś cenniejsze rzeczy na wymianę, to możemy sobie tam wrzucić i jest bardzo spoko. Lucky Scav Junk Boxa możemy kupić u terapeutki na poziomie 2 za 937 tysięcy rubli bądź kupić go na markecie. Ok, to chyba wszystko, co chciałem wam przekazać na temat pojemników czy kontenerków. Mam nadzieję, że film komuś się przyda, że będzie przydatny dla początkujących graczy lub też tych, którzy nie wiedzieli czy nie widzieli jeszcze niektórych pojemników. Ja sam nie mam niektórych w staszu, ale nie wszystkie są nam raczej potrzebne, a chciałem po prostu wszystkie wam pokazać. Dobra, bez zbędnego przedłużania. Życzę powodzenia w Tarkowie. Dzięki, cześć.